Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Dariusz Dziemianowicz, jestem wiceprezesem Zarządu Głównego do Spraw Mediów i Promocji. Ze mną jest wiceprezes Zarządu Głównego Wiesław Heliniak. Zagospodarowanie. I prezes zarządu, gdzie sobie bardzo cenię tę funkcję i wielki to dla mnie zaszczyt. Prezes zarządu okręgu w Rzeszowie. Pozdrawiam mój zarząd, moich członków i wędkarzy w całej Polsce. Pozdrawiam Białystok, prezes zarządu okręgu w Białymstoku. Ale dzisiaj nie mówimy o okręgach, mówimy o pracy zarządu głównego. To jest nasz taki cel. Chcemy się z wami spotykać cyklicznie na kanale YouTube. I chcemy troszeczkę opowiedzieć o pracy zarządu głównego, jakie mamy problemy, z czym się borykamy, jakie podejmujemy uchwały, żeby troszkę wam przybliżyć tutaj całą sytuację. Chcemy pokazać, że zarząd główny to nie tylko, tak jak niektórzy wędkarze twierdzą, jakiś beton, zabetonowani ludzie, którzy mają rogi i tak dalej. Chcemy naprawdę z wami rozmawiać i chcemy dzielić się i naszą wiedzą, i naszymi przemyśleniami. Chcielibyśmy, aby w przyszłości ten program odbywał się w miarę cyklicznie. Pod programem pojawią się komentarze, prosimy o zadawanie pytań w tych komentarzach. Postaramy się na najciekawsze i przede wszystkim merytoryczne pytania udzielić w następnym odcinku odpowiedzi. Może pojawią się takie pytania, które rzeczywiście interesują wędkarzy, więc jesteśmy tutaj na to przygotowani. Piszcie komentarze, proszę o nieobraźliwe, bo tak samo jestem wędkarzem jak i kolega Wiesław, wywodzę się po prostu z nad wody. Nikt mnie w teczce nie przyniósł do zarządu głównego, więc wywodzę się ze środowiska wędkarskiego. Jestem aktywnym wędkarzem, spinningistą, Wiesław muszkarzem jeszcze chyba w dodatku. Także jesteśmy tutaj wędkarzami. A że piastujemy takie funkcje, no cóż, no chcemy również coś zrobić dobrego dla polskiego wędkarstwa. Może zaczniemy od tego, co działo się w ostatnim czasie. No wiadomo, koronawirus, doświadczamy tego wszyscy. Jako zarząd główny z uwagi na koronawirusa podjęliśmy uchwałę o obniżeniu wysokości wpisowego do 1 złotego dla członków Polskiego Związku Wędkarskiego, którzy kontynuują członkostwo, którzy byli członkami w 2019 roku, aby umożliwić dostęp do Polskiego Związku Wędkarskiego, aby spokojnie sobie tą składkę opłacić niekoniecznie do 30 kwietnia, ale również w maju, w czerwcu czy w lipcu. Oczywiście dla pozostałych nowo wstępujących składka wpisowego została na poziomie 25 zł. O i tu jest właśnie też następny problem, bo są sytuacje, że no często tak dla jednej strony to jest dobrze, dla drugiej to jest źle. Podam taki przykład, to co Daruś, ty powiedziałeś, jeżeli chodzi o to wpisowe złotówkę. No są głosy, że super, wyszliśmy do wędkarza. Wędkarz jest zadowolony, chociaż no, nie wszyscy są też zadowoleni, bo mówią, że a po co ten 1 zł? Natomiast no, troszeczkę żeśmy zrobili tutaj taką no, złą robotę dla kół, bo te koła jednak, bo w tych kołach te pieniądze zostawały, tak? Może nie do końca złą robotę, natomiast te koła z tego żyły. I teraz pytanie, czy dobrze, czy źle? No, wędkarz jest zadowolony, tak, ale wędkarz korzysta z tych pieniążków, pracując w kole, czy tam powiedzmy spotykając się w kole. No i teraz no, pytanie do was, czy dobrze, czy źle? Bo część prezesów w kołach nie jest zadowolonych, bo mówi, no to zdecydowaliście za nas, no z tego koło żyło, bo wpisowe było powiedzmy te 25 zł, a każdy mógł zapłacić. No i mamy takie właśnie dylematy. Z jednej strony dobrze, tak, a z drugiej strony no nie do końca jest sprawa. No nawet nie wiem, jak to ująć, bo to są takie właśnie problemy w naszym... Sytuacja była trudna, nikt się nie spodziewał tego. Każdy to rozumie. W takim razie wyszliśmy do szerszego ogółu jakby tutaj członków. Wiemy, że koła w jakiś sposób mogą to inaczej odbierać, ale nie było tutaj dobrego rozwiązania. No nie było dobrego rozwiązania. Nie było dobrego rozwiązania, ale sytuacja jest trudna, była trudna i tutaj musieliśmy podjąć jakąś decyzję, żeby jednak ten szeregowy wędkarz w miarę komfortowo mógł dalej kontynuować członkostwo. Tak, i tam zostało jeszcze 25 zł dla nowo wstępującego, tak? Bo tu tak, było tak, to zostało logiczne już uzasadnienie, że mimo wszystko, jeżeli ktoś przychodzi pierwszy raz do naszego związku, to żeby aportem wniósł
te parę groszy, żeby jakby, no nazwijmy no jasne, to, uzupełnił no. majątek tego związku, tak? Jasne. Te pieniążki są zawsze potrzebne. I te pieniążki, jeszcze raz powtarzam, to nie są związkowe pieniążki w sensie zarządu głównego czy okręgu, tylko to wszystko zostaje na funkcjonowanie koła. Tak. W terenie, jednostki, na której cały związek stoi, bo cała praca od początku do końca jest wykonywana w kołach. Ja zawsze powtarzam, sukces w kole jest sukces w okręgu. Sukces w okręgu, sukces w zarządzie głównym. Nie funkcjonuje dokładnie, to inaczej. Dokładnie, opieramy się na pracy kół i koła dla nas są najważniejsze tak. jednostkami terenowymi. Co jeszcze? Ale dajcie znać, czy to był dobry pomysł, czy to był czy zły pomysł. Chcielibyśmy w komentarzach poczytać. Tak. To dla nas, też nas to ukierunkuje w przyszłości, jeśli będą takie sytuacje w jakiś sposób awaryjne, czym się kierować tutaj i jaką formę, żeby te uchwały przyszłe zarządu głównego przyjęły. Co jeszcze by się wydarzyło takiego? No, wędkarska Polska, w zasadzie bardziej może działacze Polskiego Związku Wędkarskiego żyli słynnym wnioskiem części delegatów, którzy złożyli wniosek o zwołanie nadzwyczajnego krajowego zjazdu delegatów w celu odwołania prezesa zarządu głównego i odwołania członków zarządu głównego. Jakieś totalne nieporozumienie, nie było konkretnych zarzutów, udowodnionych zarzutów, nie było wskazań naruszeń przepisów prawa bądź statutu Polskiego Związku Wędkarskiego. Z uwagi na to wszystko, zarzutów, mało tego, tutaj cieniem się kryje również jeszcze jedna sytuacja, bo okazało się, że nie wszyscy delegaci, którzy podpisali się pod wnioskiem, teraz wychodzą te fakty na wierzch, no nie wszyscy podpisali się pod tym, co mieli się podpisać. Okazało się, że krążyły różne treści, pod którymi delegaci się podpisywali. No ale to będzie wyjaśniane, zapewniam, będzie wyjaśniane. I tutaj... No sprawdzimy, co zawiodło. Co zawiodło, tak, dokładnie. Bo tutaj Daruś, a może dwa zdania od razu, no coś zawiodło. Może tak króciutko, składane petycje związane ze zwołaniem nadzwyczajnego zjazdu delegatów były konsekwencją, no powiedzmy wprost, z nieznajomością elementarnych rozwiązań statutowych, tak? Odnoszących się do zawartych w trybie nadzwyczajnego wyżej wymienionego organu PZW, bo ten zjazd nadzwyczajny jest stworzony zupełnie do innego trybu. I na zjeździe się nie dokonuje sądu przede tak. wszystkim, bo tu szło w kierunku takim, że zróbmy zjazd i osądzimy na zjeździe, tak? Tak Darek powiedział, no było zapisane tam w ten sposób, że odwołanie prezesa i odwołanie zarządu, ale nie skutkuje to możliwością kandydowania, czyli no... Zamknięciem kandydowania ponownie. Nie róbmy sobie żartów, nie wiem, z wędkarzy, z tego wszystkiego, co robimy, bo to już naprawdę nie będzie nigdy po staremu, nie będzie po staremu, bo trzeba zauważyć, że tutaj poszło to wszystko jednak do przodu, bo po staremu to może być, tylko nie wiem dla kogo, czy dla wędkarza, czy dla tego, co gdzieś tam ktoś sobie wymyślił w główce, natomiast dla wędkarza musi być po nowemu. Wędkarz musi się tu dobrze czuć. Wędkarz, ja bym chciał, może tak się troszeczkę wyluzuje, natomiast chciałbym, żeby zarząd główny, który powinien pracować i pracuje, bo tu się dużo robi faktycznie dobrego, dużo zmian. Idzie to czasem, wiem, że was to denerwuje, czasem to idzie no ciężko, ale to jest związane... Czasami jest to związane z myśleniem. Czasami jest to związane z tym, co się wkoło nas dzieje, z tą administracją tego wszystkiego i tak dalej, bo te ustawy, uchwały, to wszystko idzie do przodu, a my się do końca nie potrafimy jeszcze w tym odnaleźć, bo to trzeba jakieś decyzje podejmować. Natomiast myślę, że było takie myślenie, jak szliśmy na ten zjazd, że zarząd główny to nie może być dwór dla wędkarza. No wędkarz ma tu czyść, a jeżeli to nawet jest dwór, to wędkarz ma się dobrze czuć na tym dworze, tak? Jasne. My mamy pracować dla kół przede wszystkim, bo to na kołach stoi nasz związek. Tam ludzie harują i nie czarujmy się, tam ludzie harują, w tych kołach harują ludzie. Tam są naprawdę prawdziwi działacze. I te koła, jak powiedziałem, jak jest sukces w kole, nie mamy kłopotu z kołem w okręgu, bo akurat tak się moje życie poukładało, że jestem prezesem.
tego naszego zarządu w Rzeszowie i to my w Rzeszowie mamy też, jeżeli koła nam pracują, to i w zarządzie jest spokój, jest fajnie, jest super, tak? A jeżeli w te koła nie zainwestujemy i tam jest problem, to jest problem aż do zarządu głównego, bo później dokładnie. Są, piszą ludzie, ludzie się denerwują, no i teraz jeżeli jest zarząd główny, no to tak żeśmy szli z taką przesłanką, że schodzimy do tych okręgów, tak? Schodzimy do okręgów, schodzimy do kół i chcemy właśnie tak, jak byliśmy na targach w Poznaniu, gdzieś tam mówiłem, przyjdźcie, pogadajcie, no. No nie było dużego zainteresowania. No, nie fajnie jest, jak się po krzakach mówi, tak? No, w krzakach to szkoda gadać, kurczę. No, przychodźcie, rozmawiajcie z nami, mówcie. Ja wiem, że się tu teraz po tym dzisiejszym nawet naszym spotkaniu jestem gotowy na to, że się tutaj wyleje trochę pomyj, ale prosiłbym też to, co Darek powiedział. Konstruktywne pytania, mądre pytania i takie pytania, gdzie ja jestem w stanie na to odpowiedzieć, a nie można na jedno pytanie odpowiedzieć, jak żyć, tak? Bo, dokładnie. Bo konkretne pytania i załatwiajmy to po kawałku. Myślę, że tu macie wsparcie w zarządzie głównym. Zarząd główny chce z wami pracować, pootwierał się jak tylko mógł, bo są jeszcze pewne rzeczy, które gdzieś tam nam to idzie tak trochę ciężko, ale to jest też i ze specyfiki terenu wynika, tak? Bo pracujemy w tym terenie gdzieś z okręgami. No i gdzieś, no słuchajcie, musimy to razem robić, rozgadałem się i nie do końca. Jasne, żeby tutaj już może was nie zanudzać. Daruś, bo... jeszcze jedno zdanie, ostatnie zdanie, bo słuchajcie, to jest tak, my często mamy pretensje i rozmawiamy na zarządzie, że jaka jest niesamowita nieznajomość statutu wśród członków naszych, tak? I mówimy, no zawsze jakieś pismo od wędkarza, no gość statutu nie zna, no jakieś tam pismo, ty no popatrz co on wypisuje. I fajnie nam się to komentuje. Co się okazuje? Że najciemniej pod latarnią. Dokładnie. Najciemniej jest pod latarnią. No mamy w tej chwili, no otrzymaliśmy śledzia do bigosu. No jak śledź w bigosie smakuje, to chyba nie muszę nikomu mówić, albo czy to jest bigos, czy to jest śledź. No może niektórzy lubią. Może niektórzy lubią coś takiego, ale czas najwyższy, żebyśmy się zebrali do kupy, bo jeszcze jest dużo zagrożeń z zewnątrz i trzeba tu do tego wszystkiego podejść naprawdę z rozsądkiem. Nie ma co się kłócić, nie ma co, kurczę, po krzokach opowiadać głupot na temat właśnie zarybień. No na litość boską, tak jak są zarybienia w Polskim Związku Wędkarskim, to nie ma chyba nigdzie na świecie. No za społeczne pieniądze. Wędkarze płacą pieniądze, my zarabiamy wody, chronimy te wody i jeszcze płacimy, kurde, nuty dzierżawne do państwa. No to solidność zarybień teraz, tak? Bo ktoś powie, no dobra, nie są solidnie. Macie na to naprawdę duży wpływ, praktycznie maksymalny wpływ, bo jeżeli chodzi o okręg w Rzeszowie, my wszystkich informujemy, myślę, że tak jest w wielu okręgach, bo nie chciałbym tu swojego okręgu gdzieś tam, chociaż jest mi najbliższy, tak? Ale powiedzmy, nie mam wiedzy, jak to gdzieś tam w tych okręgach wszystkich w całej Polsce jest. Natomiast mam wiedzę, bo mam kolegów, choćby Darka, wiem, że tam jest to wszystko solidnie robione, rozmawiamy na ten temat, a każdy wędkarz, jeszcze raz powtarzam, może przyjść na zarybianie, tak? Jasne. Na zarybianie, tylko nie w lakierkach, bo już takie miałem sytuacje, że przyszli w garniturach i w lakierkach i chcieli tylko kontrolować i jeszcze był temat, że ja mówię co, no i jest zarybianie, a on mówi, ale on nie ma wagi w oczach, tak? No to jak nie masz wagi w oczach, to przyjedź do gospodarstwa, gdzie się odbiera rybę, zważ tą rybę, zobacz w jakiej kondycji ta ryba jest, jedź za samochodem i potem rozwieź tą rybę, tak? I proszę bardzo, zapraszamy, tu nie ma żadnego problemu. Natomiast komentarze takie po krzokach, że to się nie zarybia, to tylko naprawdę gdzieś tam się odbijają i źle świadczą o naszym związku. I najgorsze jest to, że to tak no, nasi ludzie to czasem mówią. No, przyjdźcie. Ja jeżeli nie znam takiego okręgu, gdzie i takiej sytuacji, gdzie było zarybianie, wędkarz zadzwonił i powiedział, że chciałby być przy zarybianiu, a ktoś mu powiedział, nie, pan nie może być, czy nie może być. Koledzy, zarybianie wód obwodowych w każdym okręgu jest również pod kontrolą innych służb. To nie jest tylko kontrola społeczna, gdzieś wykonywana przez koła, czy przez działaczy z kół, czy wędkarzy z kół, ale mamy również urzędników, inspektorów, czy z Wód Polskich, czy z Urzędu Marszałkowskiego. Mamy obowiązek jako użytkownik rybacki, no nie lubię tego słowa rybacki, no ale tak prawo mówi, tak mówi ustawa, więc tą nomenklaturą się posługuje.
jako użytkownik rybacki mamy obowiązek nawet z wyprzedzeniem powiadomić i Urząd Marszałkowski, i Wody Polskie o planowanym zarybieniu, o miejscu, o czasie, o godzinie i tak dalej. I wtedy po prostu przyjdźcie, ubierzcie odpowiedni strój, weźcie wiaderka, weźcie sitka, weźcie po prostu całe te sprzęty. Część mamy tych sprzętów, na pewno dla wszystkich nie wystarczy, ale myślę, że wędkarze wiedzą, jak się na zarybianie, powiedzmy, ubrać i pomóżcie nam, bo tutaj nie ma żadnych przeciwwskazań. Każde ręce się liczą do roboty i bierzcie udział w tym życiu od zarybiania przez pracę w kole. Chodźcie na zebrania przede wszystkim, bo potem jest często tak, że mówi się, że tego się nie dało, tu się nie dało, no byłeś na zebraniu, no nie byłem, no to niedobrze, że nie byłeś. Teraz dobrze, Wiesław, że poruszyłeś ten temat, powiem jedną rzecz. Komputer w domu, czy monitor, czy siedzenie przed monitorem w domu i narzekanie na Polski Związek Wędkarski nie zmieni Polskiego Związku Wędkarskiego. Nie zmieni tego żadna akcja facebookowa, na Twitterze, na YouTubie, nigdzie. Jeśli wędkarze nie zaczną przychodzić na zebrania sprawozdawcze, nie zaczną wybierać ludzi mądrych, merytorycznych, którzy chcą działać dla związku, którzy przede wszystkim mają dobrą wizję związku. Wtedy począwszy od koła, przez okręg, skończywszy na zarządzie głównym, ten związek będzie się zmieniał. Siedząc w domu nic nie załatwimy tutaj. Są koła 100-osobowe, są koła 1000-osobowe, zebrania to są 20, 50, 60, 30 osób. Wiecznie te same osoby. Jeśli się nie ruszymy na zebrania, jeśli nie zaczniemy, przede wszystkim ja zapraszam, jeśli chodzi o mój okręg, okręg Białymstoku, zapraszam młodych. Zapraszam młodych do kół, stawiamy na młodych i chcemy, żeby młodzież... Ja wiem, że młodzież jest na dorobku, często pracuje i tak dalej, ale może troszeczkę czasu udałoby się gdzieś tam wygospodarować również na tą działalność społeczną w kole. I wtedy może dzięki temu też te koło zacznie lepiej pracować, będzie nowy duch, młodszy duch. Będzie w okręgu troszkę może inaczej, a to się przeniesie również i tu, gwarantuję, bo tu i innej drogi nie ma. Tutaj nikt nie przyjdzie do zarządu głównego z zewnątrz czy z boku i powie, ja chcę być w zarządzie głównym. Nie, musi zacząć działać w kole, w okręgu i potem takie mamy struktury i taką mamy, brzydko mówiąc, może drabinkę. Ale tak działa stowarzyszenie. Znaczy zapraszamy wszystkich, to byście nam pomogli, młodzi ludzie i... Ci, którzy mają ochotę, bo znamy bardzo dużo ludzi mądrych i którzy mają fajne pomysły. Jasne, że ale tak. Ale gdzieś tam są spychani, no nawet przez działaczy, no nie ukrywają. No często nie mają przybicia, w niektórych kołach. Ale jak zaczniecie chodzić na te zebrania, zaczniecie te pomysły swoje wdrażać i ludzie też to będą chcieli wdrażać, bo tak naprawdę to koła mają największy wpływ na to, co się dzieje w waszym okręgu, tak? Bo to koła mają, to są pomysły z kół, tak. To oni obserwują, to są gospodarze w terenie. To wtedy przestaną niektórzy liczyć szable, a będą się liczyły dobre pomysły. Dokładnie tak. I o to nam chodzi, bo na razie to często jest tak, że mamy swoje szable, tak? I tutaj właściwie nikogo się nie dopuści, tutaj wiesz, ten mnie poprze, tamten coś zrobi i tak dalej. Nie, no na litość boską, skończmy z tym. Było, minęło i jest nowa rzeczywistość. Niech ten związek troszeczkę stanie na nogi. No my to robimy, no staramy się to robić, no idzie to czasem... Żeby była jasność, my nie namawiamy do rewolucji, bo rewolucja zawsze za sobą niesie ofiary, tak? Jak znamy tam przykłady z historii. Chodzi o dosyć sprawną ewolucję. Chodzi o ewolucję, żeby przyszli ludzie, którzy naprawdę być może mają inną, ale zgodną z zapisami statutu, wizję związku i będziemy robić to. Czy my, czy nasi następcy, róbmy dalej, niech ten związek idzie do przodu, ale chciałbym jeszcze dożyć takich czasów, żeby ta odznaka, czy Polski Związek Wędkarski, który gdzieś tutaj ktoś nosi, żebyśmy byli dumni z tego. Żebyśmy byli dumni z tego, że jesteśmy członkami Polskiego Związku Wędkarskiego. Zróbmy razem takie stowarzyszenie. No ale to chyba... Słuchajcie, dzisiaj troszeczkę pierwszy raz i myślę, że trochę chaotyzmu w tym wszystkim jest i proszę nam wybaczyć, bo tak naprawdę to my was chyba dzisiaj zaczepiamy, chcemy sprowokować dyskusję na ten temat, bo my mamy różne pomysły, lepsze, gorsze, ale jeżeli nam pomożecie, bo tak staramy się obserwować to, co się dzieje. Ja w tym roku zrobiłem ankietę u mnie w okręgu, powiem wam,
i zawsze zarząd, to właśnie tak to wygląda, że zarząd ma informacje od paru ludzi, tak, z terenu, ci, którzy żyją tym związkiem. I ja zrobiłem taką ankietę, tam było 8 pytań chyba, czy 7, już nie pamiętam, kiedyś mogę to wam udostępnić. Ja, oczekiwania wędkarzy w stosunku do odległości do łowiska, powiedzmy tam, jakie preferuje metoda wędkowania, jakie ryby, jakie charaktery brzegu. Zrobiłem coś takiego, bo sobie tak myślę, czy my dobrze myślimy jako zarząd, tak? Czy my dobrze myślimy, bo tak często siadamy karpia, coś tam i tacy jesteśmy mądrzy wtedy, tak? Że my to tak decydujemy, prowadzimy racjonalną gospodarkę rybacką i racjonalny ustawodawca nam tak nakazał, żeby tak robić, tak? Myśmy się zgodzili. No i teraz co wyszło? No wyszło zupełnie co innego. No okazuje się, że wędkarze nie potrzebują u mnie w okręgu jakiejś infrastruktury, pomostów i tak dalej. Oni wolą dzikie brzegi. No większość powiedziała z ankietowanych, że woli dziki brzeg. Mało tego, wolą ryby drapieżne, a nie karpia. Tak mi wyszło. Czyli jak u ciebie mówią, krzoki. Krzoki, czyli krzoki, wolą, tak, wolą krzoki w Bieszczadach, tak? Mało tego, jest jeszcze taka sytuacja, że też byłem zaskoczony no, metody, jakimi łowią. No to nie jest tak, że jest tylko robak, powiedzmy kretowisko, nie, i na robala. No nie, spinning bardzo wysoko wyszedł, a ja nie miałem takiej wiedzy, bo wydawało mi się, że tych spinningistów to paru jest u mnie w okręgu. To tak? Jest bardzo prężnie rozwijająca się tutaj dokładnie. Metoda w tej Ale chwili. Ci, co łowią na spinning, to się okazuje, że też i na federa łowią, nie, i łowią różnymi metodami. Dzisiaj ludzie, to nie jest tak jak dawniej, że usiadł nad sanem w krzaku, rozkopał ktoś kretowisko, założył robaka, zapalił cygara i siedział, bo łowił te ryby, nie? Najczęściej na białko, tak? Na to, żeby tą rybę złowić. I szacun też, bo każdy ma do tego prawo. A dzisiaj młodzi ludzie i w ogóle ludzie w związku, to jest tak, że jednak coraz więcej jest tych właśnie ludzi, którzy tą rybę wypuszczają. Ci, którzy zupełnie traktują to jako rekreację. I po takiej ankiecie, no na przykład ja mam dużo jakby szerszy horyzont, nie? Co ten wędkarz potrzebuje. No ten wędkarz zupełnie co innego potrzebuje, a myśmy tam gdzieś myśleli i na podstawie tego, co nam koła gdzieś tam dawały jakieś, powiedzmy, wytyczne, bo to zawsze jest tak, że te koła na jesień jakieś spostrzeżenia mają, tak? Co na tym łowisku, co powinniśmy tam zrobić, jak powinniśmy się zachować, to nie do końca to się sprawdza. Bo nie wiem, czy w kole też na przykład zarząd też myśli w sposób taki, że wychodzi do tych wędkarzy, czy kilku decyduje o tym. No tak jak Darek powiedział, tak, na zebranie przychodzi kilka osób, no i właściwie to, co jest na zebraniu, to funkcjonuje przez cały rok później, tak? Bo ci, co już, jak to powiedziałeś, po krzokach mówią, to już tego nie ma tych ludzi. Przychodźcie na te zebrania, składajcie te, dyskutujmy przede wszystkim, rozmawiajmy, bo nie wszystko da się zrobić, bo my jesteśmy też obwarowani ustawami, przepisami, rozporządzeniami. I czasem jest wydaje się prosta rzecz, ale niestety tu jest tak najczęściej, że nie możemy czegoś zrobić wbrew ustawie, tak? No jakie te ustawy są, to są. No, ustawa o rybacie śródlądowym, no to jest archaizm w ogóle. I to jest ustawa jeszcze z czasu, gdzie no tak mogłeś iść nad wodę i do lasu i sobie weź, co ci pasuje, tak? Bo to mniej więcej tak gdzieś to funkcjonuje. No, pojęcia kusownictwa w ogóle nie ma w ustawie o rybactwie śródlądowym. W tym czasie zmienił się system społeczny, system ekonomiczny. Dokładnie. Generalnie teraz wszystko się zmieniło. Chyba nie muszę mówić tu nikomu, bo jesteście inteligentnymi ludźmi i ci wszyscy wędkarze, którzy łowią i są w tym wszystkim, to obserwują, buntują się, rozmawiają na ten temat, no ale no, niewiele da się zrobić, jeżeli mamy ustawę z 85 roku. I na koniec może tutaj sprawa aktualna w tej chwili, sprawa jeziora Orzysz i króciutko w dwóch, trzech słowach sprawa gospodarstwa, bo myślę, że na temat gospodarstwa zrobimy oddzielny odcinek. Bardzo proszę. Temat. Dobra, to słuchajcie, tak jak powiedziałem, no czas antenowy jest zbyt krótki, żeby tu wszystko powiedzieć, ale może będzie, może fajnie będzie czas dla zaczepki, tak? Natomiast słuchajcie, tak poważnie, jeżeli chodzi o Orzysz, no mamy dobre informacje w tej chwili, wędkarze do nas dzwonią, no ja mam osobiście telefony i to czasem nawet od malkontentów wcześniejszych, tak? Że no w końcu się coś udało zrobić. No nie wiem, czy to jest nasza zasługa, natomiast zmieniliśmy troszeczkę tam funkcjonowanie tego jeziora. W tej chwili tam nie ma sieci, poza węgorzem i szczupakiem, gdzie w tym roku odłowiliśmy tam tarlaki, szczupaka, ale to jest wszystko w kierunku, no właśnie, bo to wiecie, no, trzeba by to poukładać, no cały odcinek zrobić, ale myślę, że ja tutaj poproszę
od nas kogoś, żebyśmy pojechali tam, w ogóle film zrobili z tego całego naszego gospodarstwa rybackiego, żebyście poznali tych ludzi, którzy tam pracują. Siatek nie ma, poza odłowami tymi tarlaka czy węgorza schodzącego. Tak. Natomiast ale generalnie... Teraz, ale dobra, ale teraz, bo wiesz co, bo to jest tak, no, ktoś powie, że a czemu łowicie dalej tego szczupaka? No łowimy tego szczupaka, bo jakby się dało kozę wytrzeć, no to byśmy kozę wycierali i dalibyśmy spokój szczupakom, tak? Jasne. Natomiast no nie da się kozy wytrzeć. No musimy mieć materiał zarybieniowy. Musimy mieć szczupaka, żeby był szczupak. No koza ma kozę, tak? Z wielkim szacunkiem dla kozy, bo uwielbiam te zwierzęta, choćby z tego, że jestem no, ukierunkowany w tym zawodzie i kocham wszystkie zwierzęta. Natomiast powiem tak, tam odłowiono w tym roku około 30-40 samic na Orzyszu. Tam fajnie się zorganizowała grupa Społeczna Straż Rybacka. Myśmy tam zainwestowali, oni sobie też tam super dają radę. Tam nam dużo burmistrz pomógł, tak? Tak. Orzysza. Kapitalnie nam się z nim współpracuje. I teraz zaczęło to fajnie działać. Co się stało? No rybak łowił te tarlaki, oni tam tego wszystkiego sobie pilnowali, rozmawiali. Te tarlaki pojechały do ośrodka, zostały wytarte, a wiecie, że ośrodek pracuje nie tylko powiedzmy tuczymy tam ryby, bo tam dziesiątki ton ryb tuczymy w tej chwili. No ale i tak? Produkujemy. Ale i produkujemy, ale tam jest kilka takich powiedzmy trendów, bo tam robimy też powiedzmy hodowlę ryb, tak? Mamy te stada zachowawcze, poprawiamy genetykę, te cechy fenotypowe i tak dalej. I to jest jakby jeden kierunek. Drugi kierunek to jest tucz ryb, gdzie no, w tonach robimy pstrąga tęczowego i to faktycznie to wtedy się sprzedaje i na mięso, i się wędzi. No gospodarstwo z czegoś musi żyć i naprawdę schodzimy w tej chwili z sieci, bo tu by trzeba było tak powiedzieć, że generalnie mamy w tej chwili Orzysz, mamy Necko w Augustowie, mamy Gołdap, tak? W planie jest chyba jeszcze Ełk i Ełk. W planie no jest i Pisz jeszcze pisz, ten Pisz. Ale Wiesław to nie koniec. Ale to nie koniec. To nie koniec. My musimy, słuchajcie, musicie też do tego podejść taki zrozumiały. Rozmawiajmy na ten temat. Tak. Jest mnóstwo mądrych ludzi, którzy może nam coś podrzucą. Rozmawiamy, żeby nie wylać dziecka z kąpielą, bo to gospodarstwo mimo wszystko gdzieś jakieś te ryby odławia. Powiedzmy leszcza, czy tam jeszcze inne, ten białoryb, gdzie no też, słuchajcie, się nie da tego nie robić do końca, tak? I też się musimy zastanowić, bo drugi rok fajnie idzie, ale za chwilę musimy pomyśleć, co z tym robić, bo za chwilę może być tak, że będziemy musieli złowić, tak? No tutaj trzeba poprawić tą piramidę troficzną, powiedzmy, w tego drapieżnika, tak? No bo gdyby ten drapieżnik gdzieś nam tam się zaczął pojawiać, no to... ale rozmawiamy z dyrektorem. Generalnie, może już tak pointując, generalnie naszym celem, jeśli chodzi tutaj o wizję wędkarstwa i funkcjonowanie, gospodarstwa i funkcjonowanie tego gospodarstwa, żeby przenosić ciężar z odłowów rybackich na sprzedaż licencji wędkarskich. To są wody Polskiego Związku Wędkarskiego w użytkowaniu. Gospodarstwo jest Polskiego Związku Wędkarskiego. Te wszystkie wody są Polskiego Związku Wędkarskiego. To jest w pewien sposób, powiedzmy, nasz majątek. My tych wód nie oddamy. Nie oddamy tych wód i nie zrezygnujemy z tych wód. Natomiast chcemy, żeby to się w jakiś sposób bilansowało. Coraz lepiej się bilansuje, bo coraz więcej licencji jest sprzedawanych kosztem już odłowów. Więc ten ciężar musimy cały czas przenosić. Mniej odłowów, więcej licencji. Jeśli będzie mniej odłowów, prawdopodobnie odłowy jakieś tam zostaną, bo muszą zostać, chociażby to, co Wiesław mówił, jeśli chodzi o odłowy te sanitarne i tak dalej, żeby nie zaśmiecić. Słuchajcie, to jest tak, byliśmy w tamtym tygodniu, tak? Rozmawialiśmy z dyrektorem, z dyrektorami i rozmawialiśmy właśnie w tym kierunku. Co zrobić, żeby jednak tego drapieżnika gdzieś tam podnieść do góry, ograniczyć go w jakichkolwiek odłowach, albo części odłowów, tak? I wtedy zobaczymy, jak to są ludzie, którzy się znają na tym, ci ludzie, którzy tam pracują, obserwują to. No ale też nie może być tak, bo ja muszę tu powiedzieć tak, jak myślimy i to, co ja widzę. No często jest też tak na Mazurach, że mamy tam naprawdę dużo tych jezior, na których gospodarujemy i wyobraźcie sobie, że tam są jeziora, gdzie przyjeżdża tylko 5-6 osób. Albo lokalnie, którzy tam mieszkają, z koła ludzie, to łowi 20 osób. A to jezioro, utrzymanie tego jeziora nas kosztuje na przykład, nie wiem, 40 tysięcy złotych. Ja to gdzieś tam sprawdzałem, rozmawiałem ostatnio z dyrektorem, on mi mówi, no utrzymanie tego jeziora kosztuje 40 tysięcy złotych, a my z opłat, które wnoszą wędkarze, mamy 8 tysięcy. No i teraz ktoś powie, no to co wy robicie, tak?
No teraz pytanie, czy to ma wejść winną, powiedzmy, tą działalność, że no dobra, utrzymujemy to jezioro, nawet dla tych 20 osób, mamy to jezioro, utrzymujemy. Ja tutaj nie mówię o tym, żeby zrezygnować z tego jeziora, ale być może to jezioro trzeba włączyć w inne jeziora i my na tych jeziorach nie łowimy ryb, bo tam akurat o tym przykładzie, o którym mówię, to jest jezioro, gdzie się tylko wpuszcza ryby, bo to jest takie specjalne, powiedzmy, specjalne jezioro i taki był zamysł, żeby wędkarze tam byli zadowoleni, żeby wędkarze tam mogli połowić ryby. No i jest tam infrastruktura nawet, bo tam jest naprawdę dobrze to zorganizowane. Wiesław, na razie łowią na Orzyszu i to bardzo ładne sztuki i no śledziliśmy. Chyba za mało żeśmy o tym Orzyszu powiedzieli. Za mało, ale ja myślę, że skupimy się na tym naprawdę w oddzielnym odcinku. No tak. Serdecznie dziękujemy za pierwszy tutaj. Ale jeszcze jedna rzecz, bo ten. Bardzo proszę. Jeszcze jedna rzecz, słuchajcie. Były teraz tarwań, to wszystko w tej chwili, tak? Odbyły się tarwań, już trochę jest tam późno, ale na przyszłość spróbujmy też do tego podejść tak, jak w tym roku na Orzyszu tam podeszli nasi wędkarze i społeczna straż. My musimy te ryby wytrzeć, naprawdę, to tak, możemy sobie tutaj pożartować, ale my musimy te ryby wytrzeć. I teraz następna zasada, tak jak przy zarybianiach. Przyjdźcie, pomóżcie, macie na to wpływ, możecie to wszystko dotknąć, możecie to widzieć i mieć, i wszyscy mamy wtedy spokojne sumienie. I tak samo jest przy tarlakach. Przyjdźcie, pomóżcie. Jedźcie to, zobaczcie to, filmy sobie nagrajcie, jak się to wyciera. Myślę, że tam chyba, a jak nie, to porozmawiamy z dyrektorami, żeby to pokazali, żeby mógł sobie ktoś to nakręcić. I tak i podejdźmy do tego w taki zdrowy sposób. No, my musimy tą genetykę poprawiać, musimy odłowić tego szczupaka. No, można by tu gadać do rana na ten temat. Jasne. Ale słuchajcie, zadajcie nam pytania, pogadajmy naprawdę tak fajnie na ten temat. Jak nam tam, jak oberwiemy, nie, jakiegoś kopa, to ja tam, jak się nie wywrócę, to mi to nie przeszkadza, a kop mnie mobilizuje. Natomiast jak pogadamy szczerze i pomysły wasze i spróbujmy to gdzieś tam do kupy pozbierać, to może nam, zarządowi, powiedzmy, i tych kierunków, bo to też i okręgi prawdopodobnie będą oglądać, to nas to gdzieś zmobilizuje do jakiejś tam pracy, a czekamy na pomysły. Na merytorycznie postawione pytania na pewno postaramy się odpowiedzieć. Zawsze. I chcemy tutaj rozmawiać. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam. Darek Dziemianowicz. Wiesław Heliniak. Do widzenia. Do widzenia.